Chwała niech będzie naszemu Panu. Dla dodania sobie odwagi pozwolę przytoczyć z psalmu 90, wiersz 10. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. A to, co ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Ze względu, nie powiem ile mam lat, bo to widać po mnie, wewnątrz czuję się młoda, ale nie wiem dlaczego tak szybko zestarzała się moja pamięć, więc proszę o wyrozumiałość, że będę korzystała z moich notatek. Mimo że uczęszczam do tego zboru już bardzo długo, nie zdobyłam się na odwagę, by powiedzieć swoje świadectwo życia przed całym zborem. Głównym powodem jednak było to, że chciałam już na zawsze zapomnieć o niechlubnej mojej przeszłości i nie odnawiać swoich ran, które częściowo się zagoiły. Jednak kiedy zdałam sobie sprawę, że pielgrzymka mego życia zbliża się już do końca, zgodziłam się na złożenie świadectwa. Zacznę więc od korzeni, bo od nich w dużej mierze zależało, jak potoczyło się moje życie chrześcijańskie. Kiedy wybuchła I wojna światowa, mamusia moja straciła rodziców i oddano ją na wychowanie do klasztoru, do sióstr zakonnych. Tam otrzymała wszechstronne wykształcenie potrzebne do życia materialnego, ale nie do duchowego i rodzinnego. Kiedy jako pełnoletnia dziewczyna opuściła klasztor, znalazła się na ulicy bez domu, bez rodziny i przyjaciół. W takich warunkach urodziłam się. Mamusia, nie radząc sobie, oddała mnie na wychowanie do obcych ludzi. Na szczęście byli to ludzie, którzy czytali Słowo Boże. Byli to badacze Pisma Świętego, a gospodarz tej rodziny był naczelnym pastorem tego kościoła. Wychowywano mnie tam bardzo surowo. Wpajano przede wszystkim posłuszeństwo, szacunek względem Boga i grzeczność wobec ludzi. Mamusia czasami odwiedzała mnie i tak zapoznała się ze Słowem Bożym. Kiedy miałam 6 lat, wybuchła II wojna światowa. Opiekunowie moi nakłonili mamusię, aby wyszła za mąż i zabrała mnie do siebie. Zaraz na początku wojny wywieziono nas na przymusowe roboty do Niemiec, do ogromnego majątku. Mieliśmy ze sobą Biblię, na której uczyła mnie mama po polsku czytać. Bardzo przypadła mi do gustu historia Józefa. Była ona dla mnie najbardziej zrozumiała i pasowała do mojej sytuacji, w jakiej się znajdowałam. Rodzice mnie musieli pracować od świtu do nocy, a ja, mając 7 lat, pozostawiona sama w domu, musiałam sprzątać, gotować, prać, bez kościoła, bez szkoły. W wolnych chwilach czytałam tę księgę, choć niewiele z niej rozumiałam. Bóg chronił nas przez całą wojnę. W 1946 roku wróciliśmy do Polski, gdzie poznaliśmy prawdziwych wierzących. Mając 16 lat, przyjęłam chrzest wodny, a 2 lata później zostałam ochrzczona Duchem Świętym. W moim lokalnym kościele grałam na nabożeństwie, prowadziłam śpiew z młodzieżą, uczyłam zborowników pieśni pielgrzyma, zdobywając z różnych źródeł nuty. Na przyspieszonych kursach zdobyłam średnie wykształcone i podjęłam pracę na poczcie w Wydziale Telekomunikacji. W 19 roku życia wyszłam za mąż.
Urodziłam i wychowałam trójkę dzieci. Lecz moje szczęście nie trwało długo. Mąż zapragnął władzy i rządów w kościele, a kiedy tego nie zdobył, odszedł od Pana, zaczął prześladować i oskarżać wierzących, nie pozwolił nam chodzić do zboru, ani też nikomu z wierzących przekroczyć progi naszego domu. Rodzina się rozproszyła i tak znalazłam się w Nowej Soli. Wkrótce najstarsza moja córka zginęła tragicznie. Następnie zmarł ojciec, który do końca swego życia był dla mnie i moich dzieci duchową podporą. Po tych wydarzeniach załamałam się. Obraziłam się na Boga i mówiłam, jak mogło mnie to wszystko spotkać. Dlaczego? Przecież tak bardzo się starałam, byłam wierną, kochającą żoną i troskliwą matką. Przestałam czytać Słowo Boże, modlić się, nie chodziłam do zboru, przestałam grać i śpiewać na chwałę Panu. Żyłam w straszliwej próżni duchowej. Świat mnie nie pociągał, a przeciwnie, przerażał. Był to najsmutniejszy okres mojego życia, które starałam się wypełnić ciężką fizyczną pracą. Kiedy osiągnęłam już szczyt mego buntu, Pan musiał mnie powstrzymać. Po ciężkim wysiłku fizycznym wysiadł mi kręgosłup. Leżałam długi czas w łóżku, nie mogąc się poruszać, a następnie przez lata byłam uwięziona w gorsecie ortopedycznym. Był to czas na opamiętanie się. I tak zrodziła się we mnie ogromna tęsknota za zborem. Zaczęłam co niedzieli chodzić po ulicach i nasłuchiwać, czy nie usłyszę gdzieś śpiewających wierzących, bo wiedziałam, że gdzieś takowi tu są w Nowej Soli. W tym czasie syn mój ukończył szkołę biblijną w Warszawie, ożenił się i został pastorem w Zielonej Górze. Wiem, że oboje z żoną modlili się o mnie, bo widzieli moją walkę i mękę duchową. Od nich dostałam adres Nowosolskiego zboru. Było tu jeszcze bardzo ciasno, tylko ta mała salka właśnie tam u góry. Kiedy przyjeżdżałam po 10:00, pozostawało dla mnie tylko miejsce stojące w korytarzu. To mi jednak bardzo odpowiadało, bo gdy zebranie się kończyło, mogłam szybko wyjść niezauważona. Niedługo jednak udawało mi się tak znikać, bo ktoś ze środka sali ustąpił mi miejsca. Kiedy zaśpiewano pieśń tak dobrze mi znaną, pójdź do Jezusa dziś jeszcze czas, coś pękło w moim wnętrzu i nie powstrzymałam się od łez. Po nabożeństwie podeszła do mnie siostra Danuta Wieczór, której już nie ma wśród nas, zabrał ją Pan. Wyciągnęła do mnie rękę i spytała, czy mam przyjemność witać siostrę w zborze? Byłam wstrząśnięta tą sytuacją, że zaczęłam mówić coś nie do rzeczy, że nie jestem ani siostrą, ani żadnym szpiegiem, tylko sympatykiem. Ponieważ zostałam zatrzymana przez tę siostrę w środku sali, w korytarzu zastąpił mi drogę do wyjścia brat pastor Daszkiewicz i witając się ze mną spytał, czy nie jesteś czasem tą Władzią z Międzyrzecza? Rozpłakałam się, a żona pastora objęła mnie, uściskała i dając swój adres poprosiła, abym ich odwiedziła w domu. Oboje znali moją tragedię, ale nie wiedzieli, że mieszkam już tak blisko nich. Od tej pory zaczęłam regularnie uczęszczać na nabożeństwa. Jeszcze długo nie mogłam rozwiązać pewnych problemów, które nawarstwiły się w czasie mojego buntu. Pan jednak chciał mi pomóc,
a zarazem wypróbować mnie, czy tym razem w pełni mu zaufam. Nastąpiły nowe doświadczenia. Bliska mi osoba, która przeżyła obóz w Niemczech, będąc świadkiem tych wszystkich mąk, straciła wiarę w Boga. Choć mówiła, że Boga nie ma, skoro pozwalał na te wszystkie okropieństwa, to jednak bardzo szanowała wierzących. Pewnego razu, pełen goryczy z powodu swej choroby, ta osoba powiedziała: cóż, za te wszystkie cierpienia, jakie przeszedłem, miałbym jeszcze bez przerwy klęczeć na kolanach przed Bogiem? Wkrótce, właśnie z powodu tej choroby, amputowano mu obie nogi powyżej kolan, tych kolan, które tak nie chciały klęczeć. W ciężkich cierpieniach i mękach zaczął wzywać Boga, przepraszać i rzekł: od tej chwili oddaję życie Jezusowi. Po 2 miesiącach zmarł. Po śmierci tej osoby mój syn wraz z rodziną wyjeżdża do Ameryki do pracy w zborze polskim. Po 2 miesiącach umiera moja najmłodsza córka na białaczkę w wieku 43 lat. Pozostaje trójka dzieci z ojcem pijakiem. Zostałam sama ze schorowaną starą matką i troską o tę trójkę osieroconych dzieci. Tym razem nie zawiodłam mojego Pana i dziękuję Mu za tak bogaty bagaż doświadczeń. Dziś, choć nie jestem wolna od doświadczeń i przykrości, mówię: w Tobie, Panie, jedynie jest moja siła i zwycięstwo. Zakończę moje świadectwo fragmentem z Psalmu 71, wiersz 17 i 18. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. Amen.